Siemanko ludzie, w kolejnym odcinku na kanale i zaczynamy zupełnie nowy event. Jest to event Centurions. Są nowe ikony, są fantastyczne karty jak Rashforda czy Tomoriego. Jest Hulit, jest m.in. jeszcze Jairzinho. Naprawdę karty są po prostu fantastyczne, ale trafić je będzie bardzo, bardzo ciężko, ponieważ jest ich bardzo mało w paczkach. Ale za chwilkę otworzymy kilkanaście paczek i zobaczymy, czy uda się coś trafić. Jak możecie, zostawcie lajka, jak nie, subskrybujcie kanału, zasubskrybujcie jeszcze podczas tego eventu, właściwie z jego startem. Naprawdę dostaliśmy fajne zadania i przede wszystkim naprawdę niesamowite ewolucje, które naprawdę w końcu są niesamowite, gdzie można zrobić coś fantastycznego, chociażby z karty Llorente, którą wam zaraz pokażę. Tylko koszt jest bardzo duży, bo jest aż 150 tysięcy lub 2000 EA points. I zobaczcie. Ogólna ocena maksymalna ma być 84, maksymalne tempo 89, strzelanie 81, obrona 82, fizyczne 82 i musi być to środkowy pomocnik. I na przykład weźmy sobie kartę Marcosa Llorente i jego końcowa karta wygląda tak, jak widzicie po prawej stronie, 87, overall 92, tempo 81, strzały 82, podań. Naprawdę jest to coś fantastycznego, ale jest to bardzo drogie. Wydaje mi się, że dla osób, które i tak wydają pieniądze na FIFA-pońcy, myślę, że wtedy warto, za końce raczej bym sobie darował. Chyba, że macie jakąś, wiecie, nie wiem, jesteście fanami na przykład Atletico Madryt, czy bardzo, bardzo wam pasuje akurat do tego zespołu, czy jakikolwiek inny zawodnik, którego możecie sobie tutaj umieścić, jak Tchouameni, czy ktokolwiek inny. Tutaj są tylko ci zawodnicy, których ja aktualnie mam w klubie i można z nich zrobić ten upgrade, ale jest dużo, dużo oczywiście więcej. I druga ewolucja jest to strzelec Centurionów i może być to maksymalna ogólna ocena 77 i jest upgrade aż o 10 overalla i ta ewolucja jest darmowa i naprawdę ona wygląda też fantastycznie. I tutaj właśnie Alejandro Garnacho proponowany przez jej w moim klubie wygląda po prostu fantastycznie. Jeżeli będzie dało się zrobić jakiegoś zawodnika Barcelony, to na pewno sobie tą kartę właśnie zrobię lub jakąś kartę z Premier League, która będzie mi pasowała do klubu, jak właśnie Alejandro Garnacho. Także piszcie w komentarzach, jaką kartę wy sobie wybierzecie. Ja tej płatnej ewolucji raczej brać nie będę, ale tej drugiej, tak jak mówię, na pewno zrobię, bo się bardzo, bardzo opłaca. Jeżeli chodzi o SBC, tutaj jesteśmy jednego zawodnika i jest to Martin Odegaard, 90 overalla, ale jest on bardzo drogi, 87, 86, 84 i 85 ocena, więc w granicach chyba 450-500 tysięcy, więc raczej bym to odpuścił, choć karta na SP naprawdę jest całkiem dobra. I jeżeli chodzi o wyzwania kolejne, dostaliśmy jedną paczkę, to jest dwóch zawodników srebrnych, brązowych i złotych, już to zrobiłem, nie trafiłem oczywiście w niej zupełnie nic. I piłkarz Team of the Week, po raz kolejny dostaliśmy to SBC, jest ono dostępne codziennie przez 5 dni i teraz jest nie od 1 do 5, tylko od 1 do 6 i składy 2 takie same jak poprzednio, czyli 2,83. Więc około 20 tysięcy, żeby to zrobić, więc na pewno to też zrobimy. Nie wiem, czy w dzisiejszym odcinku, bo wszystkie karty, jakie miałem, 83, 84, wrzucałem do upgrade'u 84+, plus, który też za chwilkę będziemy otwierali. I aktualnie nie mam zbyt dużo kart 83, 84 w klubie, żeby to po prostu zrobić aktualnie, chyba że po paczkach, które otworzymy. Jeżeli chodzi o SBC, jest to tyle. I jeszcze zajrzymy szybko do zadań sezonowych, bo tutaj też dostaliśmy jedno bardzo fajne zadanie. Od razu możemy sobie odebrać paczkę, którą często zapominam odbierać, już chyba, nie wiem, drugi tydzień ją odbieram. Jest to oczywiście trzech zawodników 86 plus i mam nadzieję, że w niej będzie karta eventowa. I jeżeli chodzi o kartę zajęć nowych, jest to Danilo Pereira, który wygląda naprawdę bardzo podobnie do karty Palaciosa, która była tydzień temu z eventu Trailblazers. 3x3, wysoka, średnia wysoka pracowitość. Karta ok, myślę, że jak darmową, ale raczej jakoś szału nie ma. Fajne to, że jest PSG, że fajne linki można tutaj sobie jakieś zrobić. 6 meczów jak za taką kartę, myślę, że ok, i kilka jeszcze paczek mniejszych. I tyle, jeżeli chodzi o zadania sezonowe SBC, więc możemy przejść już chyba do paczek. Jak widzicie, mam jeszcze mniej monet jak poprzednio, bo kupiłem sobie kilku zawodników po raz pierwszy chyba, szczerze od, nie wiem, dwóch albo trzech edycji FIFA czy teraz AFC. W końcu zdecydowałem się, żeby kupić troszeczkę więcej kart, nie używać tylko tych, które trafią z paczek i aktualnie mój zespół wygląda w ten sposób. Jeszcze mam 500 tysięcy monet, ale te raczej na razie używać ich nie będę, więc tak mniej więcej to będzie wyglądało w tym tygodniu ligi weekendowej. Mam nadzieję, że jakaś karta Centurion tutaj się również pojawi, ale będzie naprawdę ciężko, bo tych kart Centurion, nie liczając ikon, jest chyba 7 albo 8 dostępnych w paczkach i naprawdę połowa z nich jest warta ponad milion grubo, więc naprawdę trafić coś będzie bardzo, bardzo ciężko. Zaczniemy od tych paczek dwóch zawodników 84+.
które byłyby dostępne podczas tego tygodnia i zobaczymy, czy coś będzie. A reszta paczek już tylko te, w których coś się uda trafić. W pierwszej jest to Kobel bez podwójnego walkoutu, ale chociaż też zaczynamy walkoutem 87. Dobra, teraz druga paczka niech będzie, 84+, bez karty eventowej, jest Argentyna, napastnik i będzie to walkout, jest Lautaro Martinez, niestety znowu bez podwójnego walkoutu, ale chociaż tyle, że karta, której do tej pory jeszcze nie miałem trafiona. Okej, teraz jakąś inną paczkę możemy otworzyć, niech będzie ta za 50 000, również bez karty Centurions, jest Brazylia, środkowy napastnik i tylko 83 w takiej paczce. Szkoda. Dobra, w pozostałych dalej nic nie było. Naprawdę spodziewałem się, szczerze mówiąc, że tak to będzie wyglądało podczas tego otwierania. Kolejna paczka teraz za 50 000, minimalna ocena 83, ale mam nadzieję, że w końcu coś będzie. Bez karty eventowej, Hiszpania, SPO. Olmo w takiej paczce? Naprawdę? Mogę poczekać z paczkami do jutra. Teraz naprawdę taka ilość osób, która otwiera te paczki, jest tak duża, że naprawdę trafić cokolwiek to jest po prostu niemożliwe, uważam. I jeszcze dodając to, że jest tak mała liczba kart specjalnych dostępna w paczkach aktualnie. Dobra, dwóch zawodników, 84+. Co będzie tym razem? Jest Szkocja, lewy obrońca i będzie to Robertson, więc kolejny walkout. Niestety znowu niepodwójny, 86. Berardi obok niego, 85, więc też do pierwszego właściciela może się gdzieś tam przydać. Lecimy z paczką dwóch zawodników, 85+. I czy tutaj będzie coś w końcu? Niestety, zwykła to ta karta. Niemcy, SP i będzie to cross. I jest w końcu podwójny walkout, więc zobaczmy, co będzie obok do niego crossa. Kto się pojawi po prawej stronie? Dembele? Usman Dembele! W końcu fantastyczny traf. Nie wiem, ile on jest wart, wydaje mi się, że około 200 000. Szkoda, że jest to niewymienna. Okej, trochę spadł. 140 000, ale i tak, karta naprawdę fantastyczna. Także słuchajcie, jak możecie, zostawcie lajka, jak nie, subskrybujcie kanału, zasubskrybujcie, piszcie, czy wam udało się trafić już kartę Centurion i jaką ewolucję wy będziecie robili. Otwieramy ostatnią paczkę trzech zawodników, 86+, naprawdę ogromną, za zakończenie pierwszego sezonu. Zobaczmy, co będzie. Niestety bez karty Centurion. Jest Portugalia, SPO, będzie to Bernardo Silva. Tak? Tak jest. Bruno Fernandes, co ja mówię. I obok niego niestety Ter Stegen, tylko 89, więc mam nadzieję, że jeszcze niżej oceniony ktoś będzie, kto jest jakkolwiek grywalny. Wow. No to jest tylko i wyłącznie foder. Także to było tyle i widzimy się w kolejnym odcinku. Myślę, że jakiś SBC ikona się pojawi w niedzielę czy w poniedziałek. Na razie.